cała rzecz dzieje się w urzędzie zmiany nazwiska, czyli taki urząd, gdzie się przychodzi i nic sobie można zmienić nazwiska, jak się ma głupie. I ogólnie to wszystko jest zwięzłe, krótkie, bo wiadomo, my się musimy uczyć do matury i nie ma za dużo czasu na przygotowania poświęcić, a więc zapraszam. No co, Janina, ja wczoraj miałem taką babkę, nie? Co się w domu nazywała Smaru, nie? Wyszła ta gościa, co się nazywa Rogala, nie? No rozumiesz. I ona jest teraz Smaru Rogala, nie? Dzień dobry. No tak ludzie mają. Słuchaj, ja muszę kończyć, mam tu petenta. No cześć. Dzień dobry, mogę u pana zmienić nazwisko? Tak. Proszę sobie tutaj usiąść spokojnie. Dziękuję. Proszę sobie usiąść. No to od razu sobie zaczniemy. Pańska godność. Hitler. Przepraszam, bez wąsika nie poznałem. A to długo będzie trwało? Nie, niedługo. Niedługo nawet pan Czechosłowacji nie zdąży zająć. Także. Proszę przygotować dowód. A nic do ciepło panu. Może by sobie tą koszulę zdjął. Tam jest wieszak! Proszę przygotować dowód. Pan? Do pana. Gering. No panie, co pan tak ze wszystkie sobie pan tutaj żarty robisz? Nie, skandowniskie nie. Proszę pana, zanim zaczniemy, mówi pan po angielsku? Tak. No to może przedstawmy się tak, żeby było fajnie, jestem Robert. Hi Robert. Hi Hitler. Przepraszam, nie mogę się puszczać. Panie, nie mam całego dnia. Już. No to pan się, pan się nazywa Hitler Advance? No, tak się nazywam. Cała masa ludzi musi sobie z pana jaja robić. Gdzie ta masa? Rzesza! Weź się pan, no! No dobrze, w takim razie szybciutko. Nazwisko? No, Hitler! No dobrze, a imię? No, panie, przechodziliśmy przez to przed chwilą. Czytał pan. Wiem, ale to jest bardzo śmieszne. Imię? Alfons. Pytam o imię, nie o zawód. Proszę pana, zaczyna się pan powtarzać. Was? No dobrze, w takim razie przejdźmy dalej. Jakie pan by chciał mieć nowe nazwisko? No, zastanawiałem się nad dwoma. To by już pan Stalin. Niech pan zapisze Kowalski. Mocne, Kowalski, Stalin. Albo niech pan zapisze Malinowski. Pisze mało. To pan, gdzie pan sobie żarty ze mnie robisz? Przepraszam, nie mogę się podtrzymać. Ale wie pan co, no jak się pan nie może zdecydować, czy pan chce być Kowalski, czy pan chce być Malinowski, to niech pan przyjdzie jutro. Jutro to wszystko zrobimy, nie? Ale powiem panu, że pan to nie ma łatwo w życiu. Nawet pan nie wie, że tu pan mówisz. Ja w robocie to życia nie mam. A kim pan jest z zawodu? Grabarzem. Wie pan co, no to rzuć pan to w cholerę i rób pan na rumuńską pandę. Co to jest rumuńska panda? No wychodzi się na ulicę, siada, wyciąga ręce i panda, panda! Dziękujemy bardzo w klasie trzeciej.